No i znów w Skodzie wracamy z Poznania. Taka sytuacja. Jesteś jak James Bond. Kubuś Puchatek. Jest Chloe. Dzień dobry. Albo dobry wieczór. Zapraszamy na... Co to mamy? Wrzesień. Wrześniowe takie szybkie podsumowanie, co u nas i nie tylko. A nie tylko. Alfa sprzedała 1000 egzemplarzy. Czego? Chyba wszystkiego w całej Polsce w tym roku. Mamy do Was pytanie. Kto z Waszych znajomych ma Alfę i czy jest z niej zadowolony? Albo może Wy macie? Piszcie, bo jestem bardzo ciekawa. My znamy jedną osobę, która ma Alfę. Pozdrawiamy Cię. A wcześniej kiedyś poznałem taką dziewczynę, która była strasznie pijana i kazała mi tę Alfę prowadzić. Tę samą? Nie, inną Alfę. Nieważne. Okej, dobrze. No więc co u nas? Nie pojechaliśmy nad morze, o czym szeroko opowiadaliśmy w zeszłym odcinku. No, to zamiast nad morze jedziemy nad Zegrze. Trudno, co zrobić. Ale za to jest korek. Ale nie boli mnie już bark. I to jest plus. W zasadzie dwa razy nie pojechaliśmy nad morze, bo tym mieliśmy jechać nad morze. Mieliśmy jechać nad morze Eniakiem, ale Eniaka testujemy na autostradzie Warszawa-Poznań. I opowiemy Wam o tym szerzej, zarówno w osobnym materiale o elektryfikacji w Polsce, jak i... No w Twoim teście. W moim teście, tak. Nie pojechaliśmy też do Monachium. Nie pojechaliśmy, a nawet się akredytowaliśmy. W tym roku akredytacja do Monachium była o wiele łatwiejsza. Znaczy, do Monachium. Na targi IAA była o wiele łatwiejsza niż w zeszłym roku, bo chyba już się nauczyli, że blogerzy to jednak... Tak, nie musiałam już wysyłać screenów absolutnie wszystkiego na świecie, tylko po prostu napisałam co i jak. Jak influencerzy nie przyjadą, to nikt nie przyjedzie na te targi. No zdaje się, że generalnie frekwencja nie powalała. Ile tam? 300-350 tysięcy ludzi było? O ile pamiętam, frekwencja była niższa niż na IAA we Frankfurcie dwa lata temu, kiedy to postanowiono, że formuła się wyczerpała i należy te targi zakończyć. No, taka sytuacja. No, co zrobić? Okej, czym żeśmy jeździli? Po pierwsze mieliśmy Peugeota 508 PSE. Tak, PSE. PSE. PSE, bardzo szybki samochód. Bardzo sportowy. Bardzo hybrydowy również, typu plug-in. To jest ciekawe zastosowanie hybrydy typu plug-in, to znaczy nie jest to samochód zorientowany na tylko, czy w ogóle wydajność. Kompletnie nie. A zorientowany na osiągi. Mm-hmm. W przeciwieństwie do na przykład Tiguana PHEV, czyli e-hybrid, którym też żeśmy jeździli i który jest właśnie takim samochodem na osiągi zorientowanym. O obu tych samochodach już niebawem na kanale głównym Marek Drives. No i tak, i danym Peugeotem pojechaliśmy do Buzka, bo żeśmy zawieźli tam moją ciotkę, a przy okazji spotkaliśmy się z Pawłem TBU, pozdrawiamy, który oprowadził nas po okolicy. Zresztą Buzko jest o wiele ładniejsze niż do tej pory je znałam, bo głównie odwozimy tam emerytów. Tak, znamy je głównie od strony jednego sanatorium i jednej kwatery prywatnej, bo tam tylko podjeżdżamy, zrzucamy emerytów, bagaże na górę i spadło do Zakopanego. Dokładnie. Dokąd też żeśmy w końcu zajechali, ale via Łapcze Niżne, Łapcze... Nie, najpierw to jeszcze w ogóle pod Buzkiem byliśmy w tej olejarni. Byliśmy w olejarni i oleje w tych takich buteleczkach, co możecie kupić, które tam mają atesty i tak dalej, to jest spoko. Ale ten pan ma taką starą maszynę, którą prawdopodobnie ze 100 czy 200 lat ktoś ten olej wyciskał i olej z tego... Był niesamowity. I to, co mnie z jednej strony zachwyca, to, że takie miejsca są i że można je odkryć i później już sobie do nich wracać, a z drugiej strony smuci mnie to, że taka oliwa z oliwek ma o wiele lepszy PR i kupienie naprawdę fajnej, takiej luksusowej oliwy z oliwek nie nastręcza mi żadnych trudności, jak jest pójdę... Jest w Polsce rzeczywiście łatwiejsze niż znalezienie polskiego produktu, który jest jakościowo i smakowo... A no właśnie. No właśnie. I kolejny samochód to był Hyundai Bayon, po raz drugi już. Który się trafił zamiast
Tucsona? Tucsona PHEV, bo chcieliśmy zrobić taki materiał przekrojowy o kilku PHEV, a przy okazji potrzebowaliśmy pojechać na prezentację Risa Cross, no ale akurat ten Tucson gdzieś wyjechał. Ale wiesz co, ale ten Bayon nawet dobrze pasował, bo dzięki temu zrobiliśmy trasę... Mieliśmy dobre porównanie Yarisa Cross z Bayonem, który jest bezpośrednim konkurentem tego samochodu, tak? I zrobiliśmy nawet nim offroad tym Bayonem. No, taki, że akurat na działeczkę wystarczy. W związku z tym możemy Wam powiedzieć, że zarówno ten Yaris Cross, jak i ten Bayon podobnie się zachowują w lekkim terenie, aczkolwiek oczywiście Yaris Cross występuje też z napędem na wszystkie koła, który w pewnych sytuacjach na pewno Wam uratuje skórę, a więcej o napędzie na wszystkie koła w osobnym materiale, który gdzieś tu też linkujemy. Absolutnie. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście może, że tutaj jedzenie, tutaj Kasprowy i tak sobie pewnie ktoś już zdążył pomyśleć, że no tak, znowu se pojechali, dupę wygrzali, generalnie tak trzeba żyć. Tak, ale to nie do końca tak wygląda, bo w ogóle o tym, jak my nagrywamy, mamy też osobny odcinek, ale ten wyjazd na Yarisa Crossa, czy to się odmienia? No właśnie na to. Był wyczerpujący. Zaczął się chyba w środę, żeśmy tam pojechali. Przyjechaliśmy, zrobiliśmy trasę taką zapoznawczą, żeby uzupełnić scenariusz. Uzupełniliśmy scenariusz. O wschodzie słońca byliśmy już na planie zdjęciowym, szczęśliwie raptem 20-30 km od hotelu, więc to pół biedy. Wróciliśmy po południu, zmieniliśmy samochody i hotel. Pojechaliśmy montować, bo jeszcze, okej, w drodze powrotnej z Zakopanego też mieliśmy przejechać przez Busko, żeby tym razem ciotkę odebrać, więc żeby nie jeździć tam i z powrotem, to zatrzymaliśmy się na dzień czy półtora dnia w Zakopanem. No, na półtora w Zakopanem. Słuchaj, od kiedy w Kasprowym zrobili... otworzyli czy odświeżyli to spa? 4-5 lat temu? 3 albo 4. I od tego czasu jeszcze nie byliśmy ani razu w tym spa? Za każdym razem zabieramy ze sobą stroje. Stroje, tak? Nigdy w życiu jeszcze się nie udało. Bo za każdym razem jest robota. Tak, bo za każdym razem jest robota. Tym razem na przykład montowałem tego Yarisa Cross. No ale dzięki temu już się pojawił na kanale, ale najlepsze było, słuchajcie, bo wiedziałam, że będziemy jechali z powrotem po moją ciotkę i wiedziałam już, ile miała ze sobą gratów. I ten Tucson, mówiliśmy, dobra, spoko, akurat to się zmieści. Akurat będzie spoko. Po czym Marek przyjechał Bayonem i ja tylko mówię, o, będzie dupa. Nie, Bayon zmieścił naszą największą walizkę ze sprzętem, tę czarną, naszą walizkę z ubraniami, torbę z jakimiś tam drobiazgami i 5 toreb mojej ciotki. No i ciotkę. A pamiętasz, co ciotka powiedziała? Ciotka z torbami jechała z tyłu. No tak, ale najlepsze było, jak powiedziała, że generalnie to lepszy samochód dla niej niż Peugeot. Ale to się wzięło z jednej bardzo prostej rzeczy. Tam miała więcej miejsca na stopy. Nawet nie tu na kolana, tak, bo ciotka jest niska, niższa nawet ode mnie, ale w Peugeocie nie miała jak... Stóp sobie wygodnie ułożyć. I rozciągnąć nóg. Zresztą pamiętam, że jak wieźliśmy kiedyś dziadka w drugą stronę, czyli do Nałęczowa i z powrotem, to w jedną stronę wieźliśmy go talizmanem, tak, na którego dziadek strasznie narzekał, że strasznie nim telepie, a wracaliśmy BMW serii 1, trzydrzwiowym dodajmy. Dziadek pojechaliśmy tą jedynką po tak, dziadka? Tak, 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 tą złotą, czy tam pomarańczową. Tak, pamiętam. Ty siedziałaś z tyłu, dziadek siedział z przodu i dziadek stwierdził, że generalnie to o wiele wygodniejsze od talizmana. Seria 1. Ale okej, okay, dobrze. Zapakowaliśmy ciotkę, przyjechaliśmy do Warszawy, nagraliśmy Tiguana PHEV. No i teraz odebraliśmy Niaka. No właśnie, i wracamy nim właśnie z Poznania, do którego pojechaliśmy w trzech sprawach. Po pierwsze, spotkać się z naszymi przyjaciółmi. Po drugie, na szybką ładowarkę. Tak, tam w tym Niepruszewie jest, jak się od Was dowiedziałem, jeden z tych dwóch szybkich Greenwayów. Do Strzelców, Strzelec, do miejscowości Strzelce Opolskie. Pojedziemy chyba IV6. Na pewno. IV6, przepraszam. Bo będziemy ją mieli niebawem. Więc jeżeli ktoś będzie życzył, to obserwujcie nas na Instagramie, tak, bo tam najprędzej pokażemy, że jesteśmy. Tak, i ona ma, zdaje się, ona przyjmuje ile? 220 kW? 220 wydaje mi się. Chyba tak, więc tam jak podjedziemy sobie na tę 350, jak się załaduje, tak to będzie prostu, cała ten prąd. Czy właściwie będzie robiła odwrotność, to będzie tak będzie robiła.
Tak będzie robiła Kia EV6 na 350 w strzelcach opolskich. Tak, oczywiście. No więc trzecia sprawa, po którą pojechaliśmy do Poznania, to był chleb i majonez. No, dej chleba. Tak, w Poznaniu mamy dwie ulubione piekarnie. Jedna to jest Mąka, Woda, Sól, którą już pokazywaliśmy w naszym materiale tym o świątecznym koszyku sprzed roku. Tak. A druga nazywa się po prostu Chleb Rafała. I jest to odkrycie właśnie tych naszych przyjaciół, więc tym razem pojechałam tam zrobić zapasy chleba i innych wypieków. A oprócz tego majonez Pegaz. Najlepsza rzecz w Poznaniu, oprócz naszych znajomych. Tak, to znaczy i proszę nie zaczynajcie mi pisać, że kielecki. Nie. Kielecki to jest zupełnie inny smak, inna konsystencja. Majonez Pegas jest po prostu epicki. Tyle tylko, że kiedyś mogłam go sobie kupować w Piotrze i Pawle. Tylko, że już nie ma Piotra i Pawła, tak, tylko jest Spar. I w dodatku zamknęli tego Piotra i Pawła koło nas. Właśnie. Gdzie robicie zakupy spożywcze? Nie wiem, w jednym sklepie, w kilku sklepach, raczej w takich osiedlowych. I czy u Was są jakieś takie produkty, nazwijmy to około regionalne? Mhm. Na przykład jak kiedyś w Warszawie produkowano, nie wiem czy jeszcze produkuje się, oranżadę Ptyś, to na przykład moja znajoma z Poznania nie miała bladego pojęcia, o czym ja mówię. Czy macie coś takiego, co jest tylko gdzieś koło Was? No u nas jest na przykład ta oranżada Olszynka Grochowska. Idź pan. Not great, not terrible. No dobra, wróćmy do biznesu. Bo jeszcze jest jakiś biznes? Oczywiście, że tak. Przede wszystkim się chwalimy. Nasze kanały oglądały się tak, jak chcieliśmy. Performują. Performują. Ania i Marek Jadą przekroczyło 16 tysięcy subów. Twój kanał przekroczył 234 tysiące. Zresztą na kanale Marka trochę coś tam będziemy zmieniać. Będziemy. I dodamy coś, co wszystkim widzom powinno ułatwić życie, nie? Miejmy nadzieję, że tak, że ułatwi. Przepraszam, ja sobie tutaj tak klikam, co widzicie być może z tej kamery. Sprawdzam, czy dojedziemy. No i co? Jest szansa? Może być ciężko, ale spróbujemy. Cudownie. W związku z tym trzymajcie za nas kciuki, a my tymczasem jedziemy dalej i staramy się dojechać. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały okołomotoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.